Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej misji Ostrava prosto z naszego studia. Za nami już szósty dzień turnieju Mistrzostw Świata Elity, więc dla Państwa przygotowaliśmy kolejny materiał, w którym podsumujemy te wydarzenia i zapoznamy się z następnymi. Dzisiaj z nami w studiu jest Mateusz Brachacz, witam serdecznie. Witam. Zacznijmy może od grupy A, jak mamy to w zwyczaju. Tam o 16.20 Czesi mierzyli się z Duńczykami i zwyciężyli w tym starciu 7-4. Jak wyglądało to spotkanie? Czego mogliśmy się tam spodziewać? No to było takie spotkanie, w którym Duńczycy na pewno w jakiś sposób chcieli udowodnić, że gdzieś chcą zmienić to, co było pisane przed turniejem tej grupie A i podłączyć się jako piąta drużyna myśląca o tym ćwierćfinale. No i faktycznie ta pierwsza tercja całkiem niezła w wykonaniu reprezentacji Danii. Wydawało się, że w ostatnich minutach Duńczycy zrealizują swój plan, opuszczą taflę z prowadzeniem. W 19 minucie wyszli na prowadzenie. Czesi jeszcze bodajże tam na 10 sekund przed zakończeniem pierwszej części gry zdołali wyrównać. No i potem tak naprawdę już kontrolowali, lepiej weszli w tą drugą tercję, dwie szybko zdobyte bramki. Co prawda Duńczycy odpowiedzieli w tym czeskim stylu pod koniec drugiej odsłony, zdobywając bramkę i doprowadzając do remisu nawet w trzeciej tercji, ale gdzieś mam wrażenie, że troszkę tych takich umiejętności i klasy stricte hokejowej zabrakło. I z kłopotami, nie pierwszy raz zresztą na tym turnieju, ale Czesi dowieźli zwycięstwo, zrealizowali swój plan. No i na dobrą sprawę ten cel w postaci ćwierćfinału wydaje się, że jest zarysowany już bardzo ostro przed Czechami. Powiedz mi, a czy te 7 bramek zdobytych przez reprezentację Czech może zadziwiać, czy raczej to było do przewidzenia? Ciężko powiedzieć, no na pewno tam potencjał ofensywny po stronie czeskiej jest. No, Duńczycy też wiedzieli, w jaki sposób to spotkanie może się ukształtować dla tego, jak może wyglądać tabela grupy A. Dlatego wydaje mi się, że ta spora liczba bramek, które tam oglądaliśmy, bo aż 11, w dużej mierze wynika z tego, że po prostu na pewnym etapie tego spotkania obie strony się otwarły i dążyły do realizacji jakichś ofensywnych zapędów, więc siłą rzeczy to powodowało, że tego miejsca po drugiej stronie tafli robiło się więcej i z tego padały kolejne bramki. Przejdźmy zatem do drugiego spotkania, które dla Wielkiej Brytanii było bardzo ważne, gdyż mierzyli się ze Szwajcarami o godzinie 20.20. Ciężko było im o punkty, ponownie nie sprostali temu zadaniu i przegrali 0-3 z reprezentacją Szwajcarii. No i powiedz mi, czy to zaskoczenie? No chyba raczej nie. No nie, no Szwajcarów upatrywaliśmy jako naprawdę twardych, żelaznych faworytów tego spotkania. I na dobrą sprawę oni wykonali wszystko to, co sobie założyli. Też bardzo fajnie mecz się rozpoczął. Kolejne dobre zawody rozegrał Roman Josi, czyli gwiazda szwajcarskiego hokeja. Ostoja defensywy, ale wiemy, jak mocno jest to usposobiony zawodnik. Pomimo, że obrońca, to bodajże kilkukrotnie w kilku sezonach najlepiej punktujący obrońca NHL. Też pokazały, jaką wartość stanowi dla tej drużyny. Spokojnie, minuta po minucie, Szwajcaria wykonywała swoje zadanie. Kolejne 3 punkty dopisane. Sytuacja bardzo fajna. No, Wielka Brytania cały czas czeka na to, żeby gdzieś zapunktować, żeby gdzieś otworzyć ten dorobek punktowy. No, mają przed sobą jeszcze spotkania z teoretycznie tymi słabszymi drużynami, bo tam zostały 4 mecze do rozegrania. Jest spotkanie z gospodarzami, z Czechami, ale są też w perspektywie spotkania przeciwko Danii, Norwegii i Austriakom, więc drużynom, którym gdzieś tak powiedzmy przewidywało się przed tym turniejem, że też mogą być bezpośrednio zamieszane w walkę o utrzymanie. No na chwilę obecną różnica pomiędzy Wielką Brytanią a rywalami, z którymi się mierzą, jest na tyle duża, że no niestety nie pozwala im zapunktować, a w pojedynku z tak dobrze ułożoną, zwartą defensywą, jaką prezentuje Szwajcaria, to nie pozwoliło to niestety nawet na zdobycie jednej bramki. Mimo wszystko, że Wielka Brytania jest beniamikiem na tych mistrzostwach,
to wyglądają całkiem nieźle na tle mocniejszych dużo rywali. No tak, oni też pokazują, że w tej elicie nie znaleźli się z byle powodu, że ten awans wywalczyli z pierwszego miejsca, jak pamiętamy, na tym samym turnieju w Nottingham, podobnie jak my. Także oni realizują gdzieś swoje założenia. No, na chwilę obecną nie pozwala to, żeby punktować i gdzieś ten otworzyć, ale trzeba im też oddać, że te teoretycznie cięższe drużyny, Kanada, Finlandia, no mają już za sobą, także być może jeżeli myślą o utrzymaniu, myślą, a na pewno myślę, że z takim celem tutaj przyjechali, chcą punktować, no to też gdzieś taką troszkę próbą nerwów i takiego team spiritu będzie dla nich ten terminarz, który, tak jak mówię, z tymi teoretycznie łatwiejszymi rywalami gdzieś ich mierzy dopiero pod koniec rozgrywek grupowych. Przejdźmy zatem do grupy B, do Ostrawar Areny. Tutaj pierwszym spotkaniem był mecz reprezentacji Niemiec z Łotwą. Dość pewnie wygrany przez reprezentację Niemiec 8-1. Nie pozostawili żadnych złudzeń, że te 3 punkty im się należały w tym starciu. No i powiedz mi, czy to jest słabsza postawa Łotwy, czy zaskakująca dobra postawa reprezentacji Niemiec? No, ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę. To był na pewno mecz, który skupiał dosyć mocną uwagę z tego powodu, że obie ekipy miały w tym turnieju swoje problemy, tak? Niemcy gdzieś po tym fenomenalnym otwarciu, pokonaniu reprezentacji Słowacji, pogubili punkty. Na pewno chcieli dać jasny przekaz, że przyjechali tutaj w dobrej dyspozycji. Będą mogli nawet, tak jak zapowiadali, powtórnie myśleć o strefie medalowej. No a Łotwa, no, Łotwa z jednej strony wygrywała, z drugiej nie były to zwycięstwa za 3 punkty, bo dwukrotnie jeden punkt został zgubiony w rywalizacji z Francją i jak dobrze pamiętamy w meczu z naszą reprezentacją, więc też na pewno ten kolejny mecz miał być takim przekazem do kibiców, że te zgubione punkty gdzieś nie będą rzutowały na dyspozycję zespołu w kolejnych spotkaniach. No ale ułożyło się tak, że Niemcy w tym spotkaniu okazali się drużyną dużo lepszą, bardzo dużą skutecznością w ofensywie popisali się, co też było pod jakimś kątem może zdziwieniem, bo pamiętamy jak chwaliliśmy dyspozycję Łotyszy w meczu przeciwko Kazachstanowi i począwszy od bramkarza po obrońców, którzy wykonywali tam bardzo ciężką pracę i pomagali swojemu bramkarzowi. A Niemcy oddając 31 strzałów zdobywają 8 bramek, tak? Mówię o strzałach na bramkę, także to jest gdzieś skuteczność oscylująca około 25%. No więc powiedzmy wyszedł ten taki niemiecki pragmatyzm, skuteczność i tego, to był na pewno ich dzień i to co mieli, te sytuacje sobie, które wykreowali, po prostu wykorzystywali, rozegrali typowo turniejowe spotkanie, tak jak to powinno na takich imprezach wyglądać. No i zobaczymy, czy to było po prostu kwestia tego spotkania i który obraz reprezentacji Niemiec będzie bardziej wiarygodny. Czy ten z meczu z Łotwą, ze Słowacją, czy jednak z tych spotkań przeciwko chociażby reprezentacji USA, gdzie wydawało się, że są krok za rywalem. My w sobotę zmierzymy się z reprezentacją Niemiec. No i powiedz mi, czy w tym kontekście możemy się obawiać właśnie Niemiec, którzy nabierają tempa właśnie na tych rozgrywkach? Znaczy, tak naprawdę ja myślę, że taki przekaz, który my powinniśmy dać dla kibiców, dla wszystkich, to powinien brzmieć tak, że nie powinniśmy się tutaj nikogo bać, tylko po prostu walczyć, szukać swoich okazji. Bo moim zdaniem ten schemat gry się lepiej sprawdza, kiedy nie kalkulujemy, tylko po prostu robimy to, co potrafimy najlepiej, czyli zostawiamy serce na lodzie i myślę, że tego powinni się chłopaki trzymać przed meczem z Niemcami. No właśnie, serce na lodzie zostawili też na pewno w swoim meczu, kiedy mierzyliśmy się ze Słowacją właśnie wczoraj o godzinie 20:20. Przegraliśmy ze Słowakami 0-4. Znowu można powiedzieć, scenariusz powtórzył się trochę z meczu ze Szwedami, gdzie 2 bramki stracone w końcówce. No i gdyby nie to, no to znów mamy, można powiedzieć, że całkiem niezły wynik, chociaż 0-4 też nie jest tragedią. No tak, tam w końcówce trzeciej tercji 12 sekund zadecydowało, że gdzieś ten wynik nie wyglądał tak dobrze, jak utrzymywał się przez znaczną
część spotkania. No, wydawało się, że może to różnie się potoczyć pod tym względem, że Słowacy bardzo szybko objęli prowadzenie, potem jeszcze w pierwszej tercji zdołali zdobyć kolejną bramkę, ale okazało się, że im dalej w las, tym nasza reprezentacja lepiej się czuje na lodzie. I to Słowacy, czy ich szkoleniowiec, czy poszczególni zawodnicy, czy nawet kapitan zespołu podkreślali, że rozegrali bardzo słabą drugą tercję. Mówili, że drużyna tej klasy nie powinna przeciwnikowi oddawać aż tak dużego pola do popisu, ale był też wydźwięk taki, że to nie było w żaden sposób spowodowane tym, że oni w jakiś sposób odpuścili i chcieli na pół gwizdka rozegrać to spotkanie, tylko to też było efektem pracy, jaką nasi hokeiści wykonywali na lodzie. Także no gdzieś zawsze śledzimy z uwagą, jaki jest feedback ze strony tych takich mocniejszych środowisk hokejowych dotyczących naszego występu. No i na pewno trzeba powiedzieć, że Słowacy podkreślali to, że tej jakości w rozegraniu krążka, takiej czysto kultury gry, było po ich stronie więcej, ale że właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, tak, że reprezentacja Polski atakowała, nie odpuszczała, nie miało znaczenia, jaki to jest wynik, czy jest 2-0, po prostu w momencie, kiedy chłopaki nie kalkulowali, kiedy grali swoje, to wyglądało bardzo fajnie. Dodatkowo w bramce świetną robotę wykonał Tomek Fucik kolejny raz. Gdzieś te jego interwencje były ozdobą kolejnego dnia mistrzostw, także to też cieszy, że jest w wysokiej dyspozycji, no bo patrząc na to, jaki potencjał mają ofensywne rywale, no to wiemy doskonale, że bez bramkarza, który nie będzie w swoim prime, w swoim najlepszym czasie, to będzie nam bardzo ciężko. Z mankamentów, no na pewno gdzieś cały czas te przewagi, tak? Wiadomo, że to jest Słowacja, to są głośne nazwiska, to jest świetnie zbudowana drużyna, ale no trzeba gdzieś cały czas szukać tych gier w przewagach. Ja też żałuję, że nie udało się wczoraj chłopakom tych przewag odczarować, bo myślę, że na pewno miałoby to fantastyczny wydźwięk i też by tą głowę gdzieś podniosło do góry, kiedy coś by wpadło w przewadze z tak utytułowanym rywalem. No i co mogę powiedzieć? No, mecz, że tak powiem, rozegrany, daliśmy z siebie wszystko, nie wystarczyło to, żeby więcej coś dla siebie urwać. Na pewno mamy te kolejne doświadczenia, tak, o których mówimy, nie możemy się tego bać, żeby czerpać to doświadczenie w konfrontacji z tak mocnymi rywalami. No i gdzieś myślę, że kolejny mecz powinien niwelować, bo jeszcze mam wrażenie, że ten początek niepotrzebnie troszkę byliśmy tacy troszkę cofnięci, przestraszeni, czekaliśmy na to, co się stanie, a potem jak ruszyło, to wyglądało już dużo lepiej do tego stopnia, że Słowacy otwarcie po meczu mówili w wywiadach, że styl gry rywala, który się nie cofnął, który atakował, który szukał gry, dobrze czuł się w kontrataku, potrafił swoje wybronić, zmusił ich do tego, że też kilka cierpkich słów w przerwie między drugą a trzecią tercją musiało paść i musieli sobie przypomnieć to, żeby do tego spotkania wrócić i zacząć grać lepiej. Zobaczmy także, co do powiedzenia miał szkoleniowiec naszej kadry, Robert Kalaber. Trenerze, podsumujmy dzisiejsze spotkanie przegrane 0-4. Cały czas gadali o tym, że musimy rozpocząć ten mecz, że wiedzieliśmy, jaką sytuację nastąpi, że zaczniemy grać pressing, że zastanawiamy o to, że byli różne autora prowadzili braku, a sami to podają. Zrobiliśmy blind, zrobiliśmy drugi gól. Nasza odpowiedź była szybko 2-0, a on to zaodwijało całe spotkanie. Trzeba pochwalić przeciwnika, ma dużą jakość oświecenia, ale trzeba pochwalić naszych chłopaków za walkę. Cały czas my mali nadzieję z tym wynikiem coś zrobić. Szkoda kontuzja Tomasza Fucika. Dawid musiał podejść do bramki po takim trudnym meczu przeciwnikowi po 55 minutach. Bardzo ciężko co wchodzi, ale szkoda. Po prostu mogliśmy jeszcze walczyć, można o punkt, można dramatyzować to spotkanie, ale brakuje nam osłonięcia, hlavne w tych sytuacjach pod presją u nas w Grecji.
gdzie głównie te różki, które mamy na kie, a potem widać, że nam brakuje osaczenia tych osób, tych marownych sytuacjach, które się ciężko wypracujemy. Tam nie mamy finalne rzeczy, nie mamy finalne podanie, a to wykończenie je po prostu sygnalizowane, ale to się wszystko da zlepszyć, len meczami na takim poziomie, takiejto letniej kategorii, a chodzi tak dobrym drugim, jak je Słowacja. Jak wygląda sytuacja zdrowotna Tomasza Focika, bo to tak wyglądało niebezpiecznie, jak parę razy padł na lód. Myślę, że będzie ok. Coś w ogóle zmieśnił, ale mam nadzieję, że nie będzie nic położyć. Jeśli chodzi o te początki tych spotkań, to przeciwnik gdzieś tam nas przyciśnie, zdobędzie bramki, a my z minuty na minutę gramy coraz lepiej i nawet w drugiej tercji mieliśmy przewagę. Treba brakuje, a w tym gramy, jesteśmy wielicy, po prostu tu jest poziom gdzieś podzielony. Ta kwalita tych zawodników, patrzcie, jaki zawodnicy stali przeciwko nam. Tatar, Jurcow, Dżel, Mady, Pan Slomkowski, który jest wyznany, że naprawdę cała drużyna zawodnicy z osoczeniem, respektive z europejskich dobrych lig. A my jesteśmy chłopaki z polskiej ligi, trzeba po prostu szczerze się patrzeć do lustra i powiedzieć, jaka jest prawda. Staramy się, robimy coś w naszych siłach, ale to osvedčenie a ta jakość protivníkov je kde žinde. Mám nádej, že po takýchto domičoch nejakých našich závodníkov, ktoré sťomne do lepších lígach, opaky, budú nabierať osvedčenie na takom požone a ja neviem, za 2-3 leta na takomto požone môžeme mysleť o tom, že zoberieme Slováci, ale to je dlhý proces, to nie je tak, že ktož príde a odrazu tutaj bude robić niespodzianko za niespodzianko. Serca i zaangażowania nie można odmówić w żadnym meczu, ale ta skuteczność, gra w przewadze to chyba boli. Osvedčenie. Trzy razy, pięć razy osvedčenie. Robią, co mogą, starają się chłopaki, robimy wideo, mamy rozbory meczów, pokazujemy między tercjami, po zapasach, przed meczmi. Po prostu trzeba grać na taką poziomie, aby ci chłopaki mogli po prostu to osvedčenie nabrać. A gdzie mają nabrać? W polskiej ligie? Albo z Estonii, przepraszam, nie chcę brać z Litwą, nie, zawodnicy NHL, a z mocnych europejskich lig jest całkowicie na punkt. Przerwa i teraz chyba solidna analiza przed kolejnymi meczami. Tutaj jeszcze jedna rzecz, za 5 dni zmierzali czwarty mecz, Słowacja mała wczoraj wolę. Po prostu oni mali oszczędzane siły i to trzeba brać pod takim względem, że za 5 dni przyjść a zagrać 4 mecze proti tak mocnej drużyna, to trzeba naprawdę pogratulować naszej drużynie. Dziękuję. Bez wątpienia brakuje nam jeszcze trochę tego doświadczenia z tak mocnymi właśnie rywalami, ale jeśli udałoby nam się utrzymać i w kolejnych latach kontynuowaliśmy taką grę na takim poziomie, no to z każdym rokiem, z każdym kolejnym czempionatem możemy podnosić sobie poprzeczkę i zacząć próbować urywać punkty takim zespołom. No tak, z całą pewnością, jednak co innego to jest obserwować, jak te drużyny grają, jak te mistrzostwa wyglądają, a co innego to jest tym uczestniczyć, być częścią tego. No bo widać, żeby te wyprowadzenie krążka poprzez grę na bandzie i tak dalej. Są i tych elementów, gdzie jednak jeszcze musimy się podszkolić, jest bardzo dużo. Ale no, tak jak mówimy, musimy pamiętać, z jakim dobrodziejstwem inwentarza nasz polski hokej tutaj też przyjechał, tak? Jaka to jest, jak jest postrzegana u nas w Polsce ta dyscyplina, jakie jest, powiedzmy, wsparcie dla klubów, dla dzieci rozpoczynających przygodę ze sportem, więc ja myślę, że ta obecność tutaj na Mistrzostwach Świata w elicie to jest w głównej mierze nagroda dla tych wszystkich chłopaków, którzy tą reprezentację tworzą, za te ciężkie lata, które poświęcili na grę w tych polskich warunkach, tej dyscyplinie i przez to, że wielu z nich przez tyle lat, kiedy bywało lepiej, gorzej, po prostu się nie poddali. No wiadomo, że kibic ma taką domenę, że nie jest najbardziej, powiedzmy, cierpliwym odbiorcą i jeżeli gdzieś jesteśmy, to już byśmy chcieli sukcesów, żeby to się wszystko nakręcało, szło jedno za drugim. No ale myślę, że troszkę pokory, cierpliwości w tym wszystkim musi być. I mnie przede wszystkim bardzo cieszy to, że nie brakuje nam zaangażowania, że się nie poddajemy, że jak trzeba walczyć o krążki, to nikt nie patrzy z naszych chłopaków, która jest minuta na zegarze, jaki jest wynik, tylko po prostu gramy cały czas po swoje i nie ma tutaj żadnej kalkulacji.
A na pewno jest to, jest to spory, powiedzmy, jakiś dodatek, to doświadczenie jest takim zadatkiem, który można fajnie wykorzystać na przyszłość. O komentarz pomeczowy poprosiliśmy także Patryka Wajdę, obrońcę naszej kadry. Najtrudniejsze, bardzo ważne spotkania, żeby utrzymać się w elicie. No tak, no jak każdego przeciwnika analizujemy na bieżąco. Jednak no, musimy strzelać po prostu bramki. Bo myślę, że jak strzelimy dwie bramki i ten wynik będzie 2-2, to mam przynajmniej taką nadzieję, że nie damy sobie strzelić później w półtorej minuty dwóch bramek na koniec. Takie zderzenie jest mimo wszystko z tą rzeczywistością tego światowego hokeja. Po kilku dniach możesz powiedzieć, jak się czujecie? No, już parę meczów też w Lidze Mistrzów zagrałem. Uważam, że to jest podobny poziom. Może nie z taką intensywnością, bo tam jest jeden mecz, później jest przerwa. Ale to jest coś podobnego. No, tak, trochę tak jest inaczej. Ale tak jak mówię, bo nie brakuje nam szybkości. Tak jak analizujemy takie różne detale. Tych pojedynków jeden na jeden też nie przegrywamy jakoś za wiele. Generalnie wszystko jest na remis. No, brakuje po prostu tych takich czysto hokejowych umiejętności i tego zmysłu takiego hokejowego. No dzisiaj bardzo dobrze w bramce zaprezentował się Tomasz Fuczik i później ta była taka niebezpieczna sytuacja, gdzie gdzieś tam na lodzie doznał urazu. Czy wiesz, co się tam wydarzyło i jak to wygląda? Nie mam pojęcia, ale myślę, że nic mu się takiego wielkiego nie stało. No jak mu się coś stało, to jakiś skurcz, bo siedział w boksie już później do końca, więc lekarz, pan doktor go nie zabrał do szatni, to myślę, że to był ewentualnie jakiś skurcz. To trzymamy kciuki, dzięki. No, dziękuję. Przyzwyczajenia do... Z naszej ligi są na pewno jakieś, których no, ciężko przeskoczyć, zamykając się powiedzmy właśnie tak w naszej lidze, gdzie nie otwieramy się zbytnio na inne ligi, te mocniejsze przede wszystkim, nie mamy tam swoich hokeistów, pracujemy tylko w naszej lidze, no i przez to też ciężko przeskoczyć pewien poziom. No tak, na pewno to tutaj jest powiedzmy większość drużyn zbudowana w oparciu o zawodników, którzy są nauczeni do gry na tym najwyższym poziomie. Dla nas to cały czas jest, powiedzmy, wszystko odbywa się na zasadach takiego hokejowego święta i myślę, że to też w jakiś sposób nas gubi, bo faktycznie te spotkania wyglądają w ten sposób, że w tych pierwszych minutach gdzieś troszkę zawsze, tak jak już wspominaliśmy, mamy taką skłonność, że potrzebujemy się z tym wszystkim troszkę oswoić, a jak rywal jest mocny, no to on wyczuje to, tak? I wykorzysta te swoje sytuacje. I dlatego ja podkreślam, że bardzo fajnie, że tutaj jesteśmy, nawet jeśli, co ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale nawet jeśli by okazało się, że będziemy musieli pożegnać się z elitą, no to na pewno nie można tego traktować w kategoriach porażki i tak dalej, bo sama możliwość gry tutaj, porównania się na tle tych rywali i podłapania takiego porównania, gdzie jesteśmy, do czego powinniśmy dążyć i jak tą pracę ukierunkować, też jest dużą wartością. W tym wywiadzie Patryka Wajdę, on nawet wspominał tak swoje doświadczenie rozgrywania spotkań na poziomie Ligi Mistrzów, gdzie mówi, że ten poziom w jakimś stopniu jest podobny. Są to zbliżone rozgrywki, tylko że cały jeszcze szkopuł polega na tym, że tutaj tych meczów na poziomie Ligi Mistrzów w ciągu kilkunastu dni jest do rozegrania 7, tak? I po prostu po jednym, po drugim rywalu następuje kolejny trudny, wymagający mecz i dlatego też wydaje mi się, że warte podkreślenia jest to, jak ten zespół reaguje. I to jest właśnie moim zdaniem w naszej reprezentacji fajne, że po prostu gdzieś kolejna stracona, tak? Też mamy te końcówki spotkań, takie może nie do końca jakbyśmy sobie życzyli, bo i ze Szwecją, i ze Słowacją troszkę ten wynik mógł lepiej wyglądać, mógł bardziej cieszyć oko. Niestety się nie udało, ale nikt na to nie reaguje na zasadzie, że ojejku, co się stało, teraz poszło nie po naszej myśli, tylko każdy zagryza zęby, wie, że ma być może jedną, jedyną szansę, żeby w takim towarzystwie, na takim turnieju się znaleźć. Każdy chce tą szansę wykorzystać dla siebie, wie, że gra dla swojego nazwiska, ale reprezentuje też tą naszą społeczność hokejową,
choć która nie jest może zbyt liczna, ale na pewno bardzo dumna i każdemu zależy na tym, żeby zakończyć tą obecność tutaj sukcesem. Posłuchajmy również, co do powiedzenia miał Filip Komorski po porażce ze Słowacją. Filip, podsumujmy dzisiejsze przegrane spotkanie ze Słowacją 0-4. Gdzieś słabo wyszliśmy ten mecz, ale coś takiego było, że zaczynamy bramkę dosyć szybko. Przeciwnik bardzo intensywnie, z dużą intensywnością wszedł w to spotkanie, dużo jeździł gdzieś, zaczekał się naszą tercję defensywną. Ciężko było nas ten krążek wyekspediować poza naszą tercję i szybko tracimy bramkę 2-0. Później po pierwszej tercji troszeczkę mocniej porozmawialiśmy w szatni. Ta nasza gra wyglądała zupełnie inaczej. Ta tercja mieliśmy swoje szanse, mieliśmy swoje sytuacje. Po drugiej tercji z kolei przeciwnik się frustrował, już był zdenerwowany, bo powiedział, że ten mecz jest na jedną, dwie bramki. Gdzieś tego szczęścia nam zabrakło, żeby w tym decydującym momencie, czy gdzieś w tej trzeciej tercji, czy pod koniec drugiej, czy gdzieś w tej trzeciej tercji wepchnąć ten krążek do bramki. Żeby zrobił się wynik 2-1, wtedy ta nerwowość była nam tylko wodą na młyn i wydaje mi się, że wtedy byśmy liczyli na to, że jeszcze jakoś będziemy mieli szansę gdzieś później pod koniec osobiście nie widziałem nawet, że bramki numer 3 i 4. Ale tak jak mówię, też już chcieliśmy zdobyć zawsze kolejne bramki, chcieliśmy, że ten krążek nie wyszedł z tercji i tracimy bramki numer 3 i 4. Szkoda, bo po raz kolejny mecz użyliśmy z tobą mega dużo serca, mega dużo pracy, mega dużo energii, a jakby nie ma z tego żadnych wymiernych korzyści w postaci punktów, a jedynie zebranego doświadczenia. No właśnie, te początki spotkania są dla was takim zderzeniem trochę z tym poziomem i tą elitą, ale później można powiedzieć od połowy spotkania gracie coraz lepiej, nawet przeważacie z takim mocnym przeciwnikiem. No może, że przeważamy, bym też tak nie powiedział, ale rzeczywiście no, te początki spotkania, no nie szukujmy się, zdecydowanie ten poziom różni się od tych spotkań, gdzie gramy na co dzień w ligach. To jest już poziom międzynarodowy, topowy, więc gdzieś, żeby wskoczyć odpowiednie tory tego tempa, tego, że potrzebujemy chwilkę czasu i gdzieś każde z tych czterech spotkań wchodzimy niezbyt korzystnie, a ta sytuacja tego jest to, że w większości tracimy bramki na początku, więc musimy na pewno to przeanalizować i wziąć z tego jakieś wnioski. No, gra w defensywie dosyć dobrze wyglądała, no ale brakuje tej skuteczności. No i ta gra w przewagę, nie oszukujmy się, kuleje taką jest dużą bolączką od tylu meczów. Zgadza się. No, nie możemy strzelić gola bodajże, nie wiem, czy 100 dni. Chyba od 78 minut. Od początku bardzo spotkania, w sensie turnieju strzeliliśmy bramkę w przewadze. To jest niezbyt dobrze, bo potrzebujemy tej bramki, bo zawsze ta jedna bramka w przewadze da nam już, zmierzy nas w kierunku tego, żeby ten wynik był dla nas korzystniejszy. Tych gra w defensywie liczyliśmy się już całe zgrupowanie, całe szóstego rozgrupowania. Wiedzieliśmy, że gra w defensywie będzie kluczowa. Nie mamy takich umiejętności, nie mamy takiego typu, nie mamy takiego doświadczenia jak przeciwnicy, więc defensywa to jest coś, czym musimy się wykazywać jak najlepszej strony. Geniusz zamkarza, solidna defensywa i liczyć na te nasze szanse, przewagi czy jakieś sytuacje, gdzie właśnie na tej odbitej pleksy bandy gdzieś ten krążek powęduje nam na kij, żebyśmy mogli stworzyć jakąś rampową sytuację. No te mecze to już historia, dzień przerwy, no i kolejne boje bardzo ważne, bo sprawa zostania w elicie jest cały czas otwarta. Tak, zgadza się. No, musimy na pewno wziąć wnioski, musimy się zregenerować, już mamy etnografię, cztery spotkania. Walczymy, chcemy walczyć w każdym meczu, tutaj nie ma żadnego odpuszczania. Zostawiamy serducho dla nas samych. Teraz jesteśmy obecni w naszym marzeniu, tak? Każdy z nas, czy to zawodnicy, czy sztab, czy kibice, marzyliśmy o tym, żeby być na tej wielkiej imprezie i móc oglądać, albo grać mecze na takich pięknych, wypełnionych halach, więc każdy mecz dla nas jest marzeniem, ale jeszcze też w głowie mamy cel, żeby cały mecz utrzymać. Dziękuję bardzo. Dzisiaj co prawda reprezentacja Polski nie gra, ma dzień odpoczynku, dzień przerwy, czas na trening, ale
Czempionat trwa dalej. Kolejne 4 spotkania dzisiaj nas czekają. W grupie A będzie to Finlandia, Austria oraz Kanada, Norwegia. Które spotkanie może być ciekawsze i czego możemy się spodziewać po nich? No na pewno gdzieś dużo mówi się o reprezentacji Austrii po tym, co pokazała w spotkaniu przeciwko Kanadzie. Z tego, co wiem, to chyba był jeden z lepszych powrotów w historii Mistrzostw Świata. Liczyliśmy na potrzeby poprzedniego programu. I kiedy ostatni raz się zdarzyła taka sytuacja, że reprezentacja Kanady, ta pierwsza, tak, straciła 5 bramek w jednej tercji i bodajże miało to miejsce 13 lat temu. No także to pokazuje, jak zadziorna i jak mocno potrafi wypełniać definicję gry do końca reprezentacja Austrii. No, ciekaw jestem, na co ich może być stać w kontekście Finlandii, którą chwalimy za tą żelazną defensywę, za ten spokój taki, który ich charakteryzuje. Czy będą w stanie coś ugrać? Na pewno będzie to bardzo ciężko, ale no, jak pokazują wydarzenia tych mistrzostw, szczególnie tej grupy A, warto tutaj grać do samego końca, szukać swoich okazji, bo można potem żałować, że się nie zrobiło wszystkiego, żeby ona do Ciebie przyszła. W naszej grupie z kolei Kazachstan zmierzy się z reprezentacją Szwecji, a Stany Zjednoczone podejmą reprezentację Francji. Tutaj no, też nie ma jakichś fajerwerków dzisiaj, mocnych spotkań, że tak powiem, no bo faworytów teoretycznie no, jesteśmy pewni. No tak, no to spotkanie Kazachstanu ze Szwecją, no to niestety gdzieś nas ciekawi bardziej niż byśmy sobie tego życzyli, bo wiemy, że jeżeli Kazachstan zacznie punktować z tymi rywalami, gdzie teoretycznie jest skazywany na pożarcie, to może to doprowadzić, no mówiąc wprost, do tej sytuacji, że w poniedziałek po prostu zagramy mecz pożegnalny i wynik nie będzie nic wnosił. Ale wydaje mi się, że to nie będzie miało miejsca dzisiaj. No, Szwedzi, wiadomo, to jest oczywiste, tak? Szwecja, Kazachstan, że to inny poziom reprezentacji, no ale tak jak mówiliśmy wcześniej, Szwedzi sprawiają wrażenie drużyny, która jest w ogóle na innej orbicie w stosunku do reszty uczestników tutaj w grupie, no bo oglądaliśmy cały czas ten sam obraz, nie było znaczenia, jaka to była reprezentacja, tak? Jaki to był rywal, po prostu grali swoje, perfekcyjnie kontrolowali każdy mecz, operowali tym krążkiem w tempie, który był nieosiągalny dla rywala, także no wiem, że nie powinno się takich rzeczy mówić, że to są niebezpieczne rzeczy, że jakiś mecz jest formalnością i jest pewnym zmierzaniem po 3 punkty, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli Szwedzi podejdą do tego spotkania z odpowiednim nastawieniem, będą grać swój hokej, no to tutaj nie ma prawa cokolwiek się wydarzyć. Na zakończenie chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy wspierają nas podczas całego tego turnieju. Są widoczni za nami tak naprawdę. Ja chciałbym bardzo Państwu podziękować za obejrzenie dzisiejszego studia. Dziękuję Mateuszu, że zjawiłeś się dzisiaj z nami w studiu. Dzięki, do zobaczenia w Ostrawie. I widzimy się w kolejnym dniu.